Miękkie, kruche, mniej lub bardziej wypieczone. Każdy ma swój ulubiony. Rogaliki to smak, który wielu kojarzy się z dzieciństwem. Rogalik doczekał się też swojego święta, które w kalendarzu świąt nietypowych odnotowano właśnie 30 stycznia. Zapytaliśmy dziś specjalistę, na czym polega fenomen rogalika i jaki jest przepis na ten idealny wypiek. A konkretnie pytała Fatima Orlińska. Najczęściej pszenny, w polskiej tradycji jadane na śniadanie lub do popołudniowej kawy. Nierzadko chrupiące z delikatnie wypieczoną skórką, często maślane z makiem z nadzieniem. Rogale te najpopularniejsze kojarzone są ze świętym Marcinem, które kształtem nawiązywały do podkowy zgubionej przez konia świętego. Dziś jednak nie trzeba jechać do Poznania, żeby rogala zjeść, bo swoje święto obchodzą wszystkie wypieki na kształt półksiężyca. A jaki jest ten idealny rogal? Rogalik kruchy. Są smakosze, którzy wolą rogalik z makiem, z dodatkiem maku, posypany makiem u góry. Bardzo często robimy właśnie duże ilości rogalików, jeżeli chodzi głównie o te maślane, które są świeżo rano wypiekane. Klienci po prostu są zniesmaczeni, jeżeli nie ma tych rogalików. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, zwłaszcza w dniu rogalika. I choć ten dzień to w Polsce jeszcze mało popularne święto, w naszym województwie nie zabrakło miejsc, w których smakosze tych wypieków mogli przy kawie czy herbacie zaznać odrobiny rozkoszy. I już w południe wyczerpał się limit kilkuset sztuk przygotowanych przez socjalne bistro Spichlerz w Katowicach, gdzie od wczesnych godzin porannych rogale rozchodziły się jak świeże bułeczki. Serwujemy gościom różnego rodzaju rogaliki, czy to z marmoladą, czy z serem. Wiadomo, każdy z nas ma jakieś inne upodobania smakowe. A oprócz tego przygotowaliśmy quiz niespodziankę z kilkoma pytaniami i na zwycięzcę również będzie czekała mała, słodka nagroda. Co ciekawe, by mógł powstać jeden rogalik, potrzeba blisko 2 godzin wyrabiania i pieczenia specjalnie przygotowanego ciasta. W ciągu jednego poranka piekarze potrafią przygotować ich nawet kilkaset sztuk.